Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczniemy sobie dzisiaj od stroju dnia. Pokażę Wam mój outfit. Co prawda nie mam za dużo czasu, bo zaraz wychodzę i nie mogę Was dzisiaj ze sobą zabrać, ale spotkamy się ponownie, prawdopodobnie w kuchni. W każdym razie na sobie mam dzisiaj czarną sukienkę. Nie powiem Wam skąd ona jest, dlatego że jak robiłam porządki w swojej garderobie, znalazłam parę ciekawych wpisów i nawet nie wiedziałam, że mam takie rzeczy. Mam na sobie też białą marynarkę z Zary. Ona jest bardzo fajna. Tylko, że nie do wszystkiego. To znaczy mam wrażenie, że jeżeli ja ją założę powiedzmy do jakichś ciężkich rzeczy, to wygląda tanio. Więc ten materiał fajnie się wpisuje w takie stylizacje bardzo lekkie, jak przypuśćmy ta sukienka w połączeniu z takimi materiałami. Natomiast jeżeli chodzi o cięższe faktury, nie do końca. Biżuteria jest z Pandory, bo też bardzo dużo pytań dostaję o ten naszyjnik, to kółeczko, to jest Pandora, to też. Ja myślę, że to jest cały czas w sklepach. Możecie sobie poszukać. Zegarek, ten co zawsze, zazwyczaj noszę właśnie albo Michaela Korsa, albo Daniela Wellingtona, no takie mam. Do tego jestem wyjątkowo przywiązana, dostałam go na pierwszy dzień matki i dlatego chyba mi towarzyszy. Przynosi mi szczęście, dobrze mi się kojarzy, do wszystkiego pasuje, jest taki ponadczasowy, mam wrażenie. Ja lubię w ogóle marynarki, jeszcze wracając do tej żakietowej mojej narzutki, które są podwinięte. W ogóle ja bardzo lubię podwijać wszystkie ubrania, jakieś bluzki, koszule, marynarki również, te, które nie są docelowo wywinięte. Bo wtedy mam wrażenie, że ten strój zyskuje takiego większego szyku, każdy w sumie outfit. No i ja też nie jestem zbyt wysoka i mam wrażenie, że wtedy to wygląda jakby było bardziej do mnie dopasowane. Bo często te rzeczy niektóre są troszeczkę za długie. Torebka to już znacie, baleriny, bo lubię wygodę. Akurat dzisiaj mam baleriny beżowe z Tomiego, to co będę mogła Wam podlinkuję. Wydaje mi się, że czarne to już byłoby tutaj zbyt czarno, zbyt formalnie. Okulary, lubię te okulary, one są takie dyskretne z DVF. One nie są takie totalnie całe czarne. Wbrew pozorom bardzo ciężko jest mi dobrać jakieś okulary, które do mnie pasują. Często mi się podobają, jakieś fajne, modne, ale wygląda w nich źle, zdecydowanie. Włosy, no tak dzisiaj trochę w nieładzie. Mam takiego koczka, zrobiłam sobie z tego pączka. Pokażę Wam jak wrócę, wtedy łatwiej będzie mi się obrócić. Lecę i widzimy się niebawem. Wróciłam ze spotkania. Teraz szybko zrobię jakąś przekąskę, bo dzisiaj jadę po moje dzieci. Obiecałam im, że kupimy jakieś rzeczy do szkoły. Przede wszystkim dla mojej starszej córeczki. Mam tutaj patelnię i został mi, słuchajcie, kalafior. Pomyślałam sobie, że zrobię takie placuszki z kalafiorem. Zrobimy sobie je razem. Pokażę Wam, jak można wykorzystać taką resztkę. Oczywiście możecie też zrobić na przykład jakieś kotlety z kalafiora, pióre z kalafiora, krem z kalafiora, to już zależy od Was. Ja akurat dzisiaj wybrałam te placuszki, to mogą być zamiast węgierskich placków, do jakiegoś gulaszu, podstawa i tak dalej, ale coś jeszcze miałam Wam pokazać. Aha, obiecałam Wam ten koczek mój, który zrobiłam. Nie wiem, jak to teraz wygląda w sumie, bo przed tym, jak wychodziłam z domu, wyglądało jeszcze całkiem spoko. To jest taki pączek, ja chyba go kupiłam w H&M-ie, tak mi się wydaje, ale generalnie teraz jest w każdej drogerii, już mam go bardzo, bardzo długo. I te moje włosy są różne, to znaczy nie mam za bardzo zawsze czasu, żeby je ułożyć, one są bardzo proste, ale jeżeli idę z delikatnie mokrymi włosami spać, to znaczy takimi wilgotnymi, to czasami robią się takie dziwne jakieś stronki, a jak nie mam czasu przejechać lukówką albo prostownicą. Staram się tego raczej nie robić. Prostownicy to nie używałam już jeszcze dłużej. Ale lukówka delikatnie na końcu tylko, żeby całych włosów nie niszczyć. I wtedy one mi się delikatnie tutaj obciążają na górze. Ale szukam jakiejś fajnej lukówki. Jeżeli byście mogli mi polecić coś, co w sumie wszystko popsuje włosy pewnie, ale szukam czegoś, co byłoby mało inwazyjne i dawałoby takie kalifornijskie loki. Bo ja mam jedną lokówkę, którą kupiłam kiedyś w TK Maxie i ona jest szczerze mówiąc mocno średnia. Ale taką mam i z niej korzystam. Najczęściej w ogóle lubię takie wałki i używam. Takie wałki grube, nie wiem jak to się dokładnie fachowo nazywa, są dostępne w sumie w każdej drogerii. Zrobimy sobie te placuszki, będę używać dzisiaj blendera, ponieważ to jest najwygodniejsze. Do takich placków myślę, że kalafior, no ja mam tutaj można powiedzieć połówkę takiego kalafiora, ja to kupiłam na bazarze ten kalafior, ale myślę, że teraz jest dostępny w wielu sklepach, bo teraz jest taki generalnie sezon, że te kalafiory są. Trochę cebuli, ja to sobie już wcześniej pokroiłam cebulę, całej jej nie dodam, bo to jest taka średnia biała cebula. Jedno jajko, ale to też zależy ile macie tego kalafiora. Jeżeli robiłabym kotlety, to jeszcze
obtoczyłabym tą masę i starałabym się, żeby ona była gęstsza przede wszystkim. Obtoczyłabym ją w bułce tartej, a do tego mojego ciasta, naleśniki na placuszki, będę dodawała mąki orkiszowej. Możecie dodać zwykłej mąki oczywiście, ale ja staram się, żeby to już było takie zdrowsze, taka zdrowsza wersja. Jeżeli chodzi o zwykłą mąkę, to dodałabym 450 albo 500. A tutaj mam tą orkiszową, możecie dodać inną mąkę, jeżeli lubicie, ale z tego co wiem, to kokosowa i kasztanowa Wam niestety nie sklei tego ciasta, więc tak czy siak będziecie musieli dodać jeszcze jedną, bo kiedyś dodawałam kokosową albo kasztanową, to totalnie mi nie związałam tego ciasta. No i tyle. I będziemy to smażyć na patelni, możecie coś takiego zrobić też w piekarniku, to już zależy od Was, możecie dodać trochę jakichś zielonych warzyw, ja dodam trochę nalki pietruszki może. Trochę można zetrzeć czosnku, ale myślę, że tutaj cebula akurat w zupełności wystarczy, bo to są szybkie składniki. Ja mam dosłownie 40 minut, żeby parę rzeczy tu porobić i między innymi ten lunch, nie wiem jak to nazwać, tą przekąskę, te placki po prostu zwyczajnie i zabieramy się do pracy. Dobra, zdjęłam sobie tą moją białą marynarkę, żeby się nie pobrudzić. Jeżeli chcecie, to w sumie możecie dodać taki surowy kalafior, bo ja robię to z resztek. Jeżeli robiłabym kotlety, to wydaje mi się, że bardziej chyba bym się skłaniała ku temu, żeby ten kalafior jakoś skruszyć na surowo. Bo bym się trochę bała. Wrzucam kalafior, mam go dość, jak widzicie, sporo. W sumie. Do tego trochę cebuli. Ja lubię najbardziej białą, wiecie, ale są osoby, które używają zwykłej. Myślę, że chyba tyle wystarczy. Na razie tak. Trochę soli. I blendujemy to na razie w takiej formie. Zobaczymy, ile będzie tutaj wody. Całkiem spoko to wygląda. Dodaję garść szpinaku, ale też nie za dużo. Chcę, żeby to wszyscy zjedli. Szczególnie moje dzieci. Dodaję też trochę natki pietruszki dla smaczku. Nie za dużo, ale w miarę możliwości. Tak to mniej więcej na razie wygląda. Teraz dodajemy jajko jedno. Ja mam takiej średniej wielkości jajko z chowu ekologicznego z bazarku. Myślałam, że będę miała trochę więcej wody z tego kalafiora. Dobrze go odsączyłam. Trochę soli. I teraz mąka orkiszowa. Dodam na razie dwie łyżeczki. Wszędzie mam te muchy. Wcześniej miałam komary, teraz mam muchy. Jak będziecie łączyć te wszystkie składniki, to najlepiej, jeżeli byście spróbowali to ciasto. Czy potrzeba trochę więcej pieprzu, waszej ulubionej przyprawy, soli i tak dalej. Ja zawsze staram się spróbować, żeby zobaczyć, czy to nie jest zwyczajnie mało słone, bo to jest akurat największy zawsze problem, bo ja dodaję mało soli albo w ogóle. Staram się dozować akurat tą sól dość mocno, ale czasami przesadzam, stąd musiałam trochę jeszcze dosolić. Nie wiem dokładnie ile, według waszych preferencji, nie będę podawała wam dokładnej miarki, bo robiłam to na oko, myślę, że to jest kwestia już indywidualna, że tak powiem. To wygląda jak taka gęsta masa, nawet mogłaby być na kotlety, chociaż tak jak wspomniałam, do kotletów dodałabym więcej mąki. I rozgrzewam patelnię, tutaj już sobie tą patelnię, a nie widzicie tego za bardzo. Teraz Wam pokażę z bliska. Rozgrzałam sobie tą patelnię i będę nakładała nasze placki. Oczywiście one nie muszą być wcale takie zielone. Domyślam się, że nie wszyscy lubią takie zielone rzeczy, ale ja zawsze dodaję takich witamin troszeczkę i to pomaga. Na przykład opowiadam, że to są jakieś księżniczkowe, zielone placki, które lubi Roszpunka i dlatego ma takie długie, piękne włosy i tak dalej, i tak dalej. To działa, to działa. Zazwyczaj smażę na oleju ryżowym, to już zależy od Was, ale nie radziłabym tylko na oleju kokosowym smażyć, bo podobno to jest bardzo, bardzo niezdrowe i te rzeczy też się przepalają. I kiedy już mi się przerumieni ten placek z jednej strony, to go będę przekładać. Możecie też dodać proszek do pieczenia, jak macie ochotę do tego. No ja to robię w takiej wersji totalnie podstawowej. Na razie mam tylko tyle tych placków, bo nie ukrywam, że zjadłam trochę, bo byłam strasznie głodna, ale jeżeli macie
trochę więcej tego kalafiora, to dobrze jest dodać więcej jajek, na przykład dwa. To możecie na przykład podać ze śmietaną, z jakimiś tzatzikami, czy dosłownie z gulaszem, tak jak Wam wspomniałam, zamiast takich zwykłych placków. No tutaj kolejna partia już mi się smaży. Kończę już smażyć placki, także będę dzisiaj miała fajną podstawę na jakiś obiad. Mam też pierś z kurczaka, więc może zrobię ten gulasz, ale tak jak wspomniałam, możecie na przykład też zrobić ze śmietaną takie placki. To już według Waszych preferencji. Myślę, że na pewno to słyszycie, co teraz tam się odbywa, to całe smażenie. Jeżeli włączyłabym okap, to już w ogóle nic kompletnie, byście nie mogli zrozumieć, co mówię. Zaraz muszę wychodzić, ale jeszcze chciałam się Was zapytać, czy czytacie coś teraz, co obecnie czytacie. Ja zaczynam Sztuka ścigania się w deszczu. Nie wiem, czy znacie tą książkę i później była ekranizacja tej książki Marley i ja chyba, z Jennifer Aniston później był film. No przepiękna historia, cudowna i ten film tak samo łapał za serce. Już się w sumie nie mogę doczekać, aż zacznę akurat tą powieść. Dajcie znać w komentarzach, co tam czytacie obecnie. Kupiłam też, bo byłam na bazarku w sobotę, rano pojechałam z moją sąsiadką. Mam taką sąsiadkę, z którą robimy różne dziwne rzeczy, umawiamy się w różne dziwne miejsca i tym razem się umówiliśmy na bazarek, bo pojechałyśmy po jakieś tam świeże warzywa, owoce, kwiaty. Zahaczyliśmy też o ogrodniczy i znalazłam taki fajny zmywak XXL, bo czegoś takiego mi było trzeba do na przykład kabiny prysznicowej albo właśnie jakiegoś tam zlewu. To jest docelowo chyba zmywak do grilla, z tego co wiem. Właśnie muszę Wam nagrać jakieś przepisy z grilla, bo w tym tygodniu planujemy ruszyć z tematem, bo trochę nam się zeszło, żeby kupić tą butlę, żeby byliśmy na wyjazdach i tak dalej i chcemy zrobić jakiegoś grilla, zorganizować jakieś przyjęcie, także może jakieś przyjęcie, no takie spotkanie jakieś ze znajomymi i tego grilla Wam pokażę, bo też się pytałyście mnie o niego i pokażę Wam przepisy, bo już dość sporo mam inspiracji w głowie. Także uciekam i widzimy się później.